drogi. Jedź prosto, nie do rowu. No. Uważaj próg, a nie hamuj na progu. To się wiedz. Kochani, taka oto sytuacja. Jedziemy sobie na krótką, małą wycieczkę. No, słoneczko już później zachodzi, więc mamy szansę, że zrobimy jakiś zachód słońca. Niestety daleko nie możemy jechać, bo po prostu nie zdążymy na ten zachód. Liczyłem na krwisty zachód słońca. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ponieważ chmury wysokie mi znikają. No, będziemy widzieć. Na razie jedziemy przed ciebie. Może znajdziemy jakieś miejsce. Na razie mamy takiego zachoda, a jak to będzie, no to nie wiem, zobaczymy, poczekamy jeszcze. Ja dzisiaj bardziej jak na zachód, to poluję na zmrok, ale będziemy widzieć. Kochani, jesteśmy na miejscu, ale kurde, przygotowałem się wcześniej i na filtr polaryzacyjny nakręciłem sobie już adaptery do filtrów połówkowych, ale widzę, że nie będą mi one potrzebne. Słońce zachodzi poprzez chmury, więc pięknie nam bluruje wszyściutko, tu mamy mięciutkie światło, filtry połówkowe nam nie będą potrzebne, użyję jedynie filtra polaryzacyjnego, który nam tu pięknie światełko rozmaluje na tym zdjęciu, spolaryzuje się krople wody rozświetlające się w powietrzu, które dzięki temu wyciągniemy barwy na zdjęciu ładniejsze. Kochani, pięknie to słońce mi w tej chwili tam zachodzi. Już jest nisko, więc na razie ściągam 50 z polaryzacyjnym i zakładam 70-210. Potrzebuję tej długiej ogniskowej do tego. Teraz hop, pompeczka. No jak pięknie. Muszę tutaj użyć samowyzwalacza, ponieważ robię na 1/80 sekundy i przy ogniskowej 210 mm już bardzo łatwo poruszyć tą taką fotografię. Hop. I jedziemy. Ale tam płonie. Spójrzcie, kochani. O, pokażę wam przez wizjer. Tutaj. A, oj, nie chcę regulować światła. Ale zobaczcie. Jakie piękności światełko. Co tutaj się dzieje? No poezja, poezja. Dobra, pewnie będziecie chcieli, żeby wam opowiadać o ustawieniach. No to na takich ustawieniach robię. 100 ISO, 1/50 sekundy, przysłona 9, na starej pompie Nikora 70-210. Teraz mi słoneczko już zaszło. O, pokażę wam. Ono już praktycznie zaszło. I co teraz będziemy robić? Teraz czekam, aż mi te wszystkie chmury, jak już słońce będzie pod horyzontem, ale jeszcze będzie oświetlać te chmury, aż one wszystkie się rozpalą czerwonym, płomienistym, krwistym takim kolorem. No czekamy. Znów gratów nazbierają w kieszeniach. Dobra, Boże. Wszystko trzeba pochować. Z powrotem sobie teraz przejdę
na 50 mm. Pompę schowamy. Opa. I zakładamy 50. Czy ja wziąłem gruchę? Zapomniałem gruchy do podmuchania. To nic. Nie wolno dmuchać ustami na obiektyw. To sobie zapamiętajcie. Gdy wydychacie powietrze, to wydychacie także parę wodną. Maleńkie kropelki wody, które się nazbierają wam na obiektywie. Jeżeli to jest goły obiektyw, bez żadnych filtrów, to jeszcze pal licho. A jeżeli macie filtr polaryzacyjny założony, tak jak ja, no to już lepiej, żeby paprochy na nim były, niż żeby napaczkać go parą wodną. No chodź, nie wstydź się. Nie wstydzę się. Taką mam heterę. No. To jest permanentny beach face'em od urodzenia. Tak. Nieprawda. Oj tak, kochanie, tam za mną jest zachodzik. Tutaj sobie jeszcze robię małego timelapsa starym kompaktem P500. Też jest założony filtrem polaryzacyjnym. Jezu, jaki mi kudła wyłażą. O na Boga. Czekamy. Jako tako widzicie, z zachodu już nie ma. Nie wiem, czy... O, już nie ma. Słońce schowało się pod gęste chmury. Ale, czekamy. Są chmury wysokie, są chmury niskie. A to świadczy o tym, że jeżeli słońce podejdzie na dosłownie parę dziesiąt sekund, czasem kilka minut zaledwie, podejdzie pod te chmury, a horyzont, czego my tutaj już nie widzimy, bo kula ziemska jest okrągła przecież, prawda? Ona już jest schowana pod horyzontem z naszego punktu widzenia, ale chmury są wysoko i one jeszcze będą oświetlone. To widzicie, dalej są oświetlone tym naszym słoneczkiem. I mamy olbrzymią dzisiaj szansę, że nam to pięknie wyświeci. No chyba, że coś stanie na przeszkodzie naszemu słoneczkowi. Jakieś inne cięższe chmury. No i wtedy będzie z tego lipa. Wtedy będzie lipa. Ale czekamy. No. I wiecie co? Jest pięknie i cudownie. Tak. No i taki króciutki dzisiaj vlog. Kochani, no jakieś auto mi tu jeszcze podjeżdża. Mam nadzieję, że mi unolota nie skrobie tam za nami. Zobaczymy. Albo jakieś ciekawskie, albo zawraca. No, czasami tak mam. Borowy jak jest w terenie. W dziczy, nawet w krzakach, o takich jak tam za mną są. To kurde. Nawet wtedy mnie jakaś policja dorwie, przyjadą. A co pan tu robi? A to pan Grzegorz, a to oglądamy kanał. No już miałem taką sytuację, co było przemiłe. Także było bardzo fajne, chociaż o pierwszej w nocy. Tak. Kochani, wracając do naszego dzisiejszego vloga. Dzióbki, no vlog króciutki taki, no. Nie mam ostatnio czasu, trochę też zdrowia, no. Może narzekam dużo na temat tego mojego zdrowia przy borowych rumach i przy tych wszystkich vlogach. Ale no kiepsko ostatnio troszeczkę z tym jest, ale walczę. Nie martwcie się, nic poważnego. Po prostu sporo rzeczy się skumulowało naraz i jestem taki stary dziad połamany. Tak. Z zatokami dalej walczę. Napierdzielają jak nie wiem, dzisiaj myślałem, że zdechnę. Ale usiadłem i zrobiłem dzisiaj dla was borowego ruma numer 8. Tak, koło południa go kręciłem. Także dzisiaj jeszcze pójdzie na YouTube'a. Jak mówię dzisiaj, no to zapewne będzie kilka dni przed tym, jak opublikuję ten film. Także kochani, no nie jest tych vlogów plenerowych, ale się nie martwcie. Mam tutaj już plany na rozwój. Już praktycznie, prawie że już płynie do mnie nowy aparat, którym będziemy nagrywać vlogi tylko do nagrywania vlogów. Także nie będę się musiał mordować z komórkami. Chociaż pewnie też będę dla wygody komórką się nagrywał, tak jak teraz. Ale będziemy mogli robić ładniejsze wstawki, ładniejsze jakieś panoramowania, szwęki do tych vlogów, także będzie fajnie. Mało dzisiaj też mówię o tych jako tak o parametrach fotografii, bo no kochani, no to się nie da, no ja wam tyle razy tłumaczę, to tego się nie da określić za jednym razem, Boże, co ja gadam. Nie da się tego określić po prostu takich uniwersalnych ustawień. No trzeba sprawdzać na światłomierzu. Czasami trzeba zrobić 5-6 zdjęć, czasami tylko jedno, żeby zobaczyć, jak to światełko się nam rysuje i wybrać po prostu to jedno zdjęcie. No ja mam trochę już taką wprawę, że robię góra dwa zdjęcia i jedno już konkretnie jest.
ale wam polecam, po prostu uczcie się na własnych błędach, to jest najlepsze. Ja co wam pomogę, to wam pomogę, naprowadzić zawsze mogę. Od czego zacząć, jako po prostu takie te moje parametry, te ustawienia, jako taki punkt wyjściowy, ale to wszystko musicie sobie tak czy siak korygować. No, powróciłem. Troszeczkę musiałem ręce zagrzać, chociaż wy żeście pewnie tego nie odczuli, bo zrobiłem szybkie cięcie. I się niestety obawiam, że nie rozświetli nam tych chmur. Poczekamy jeszcze chwilę, ale kurczę, widocznie jakiś większy front po drodze pomiędzy nami a słoneczkiem. Jakiś większy front musiał stanąć na drodze i po prostu bierze i przeszkadza. No, zabiera światło słoneczne, stoi na drodze, robi cień i słońce do nas tutaj nie dociera. Jak widzicie, tam trochę świeci za nami, a tutaj zasłaniają chmury nasze słoneczko. No niestety, może byśmy pojechali jakieś 40 km w inną stronę, to zapewne byłoby lepiej, żeby nie być na tej linii tych chmur a słońca. Ale i tak jestem zadowolony, bo przynajmniej jedno fajne, klimatyczne zdjęcie mam, które żeście widzieli. A my dalej czekamy. No i przy okazji tam jeszcze idzie taka brzydka, paskudna chmura jednej z fabryk z Mielca. Smród aż tutaj czuć, a co zrobić. Dobra, wyłączam się na chwilę. A zobaczcie, kochani. Nic nam nie wyświeciło. Nic. Lipa totalna. No, niestety. Dobra, się przełączę na przednią kamerkę. Może tu będę stał. Tu jeszcze jakieś światło na mnie pada. Kochani, no lipa, jak widzicie, nie wyświeciło nam. Chociaż mam ze dwa zdjęcia, z których jestem zadowolony. Mówiłem o tym wcześniej. Zaraz pewnie wam je pokażę na koniec filmu. No dzióbki, no często tak bywa, że jedzie się w plener z myślą, że zrobi się coś, bo wszystkie warunki, wszystkie inne rzeczy na to wskazują, no, a potem się okazuje, że jest lipa, bo jakiś mały front stanie pomiędzy wami a słońcem czy czymś tam innym. Także no szkoda. No nic, i tak jestem zadowolony, ruszyłem się. A wy, kochani, z tymi vlogami plenerowymi dajcie mi troszeczkę więcej czasu. Myślę tak z miesiąc, dwa, chociaż w międzyczasie na pewno jakieś będą, to ja nie mówię, że nie. Tylko tak z miesiąc, dwa i będziemy robić na pewno coś lepszej jakości i myślę, że też w ładniejszych plenerach. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do oceniania filmów. Bardzo mnie tym wspomagacie, bardzo mnie cieszycie. I już gadam jedno i to samo w kółko, więc ja się wyłączam, zbieram, pakuję sprzęty i do doma obrabiać. No, to pa, pa. Hej, hej.